Siemanko kochani, zapraszam na kolejny odcinek z Eurotripa. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, to zapraszam do obejrzenia. Hejka kochani, zamówiliśmy sobie śniadanko przez Glovo. Tutaj mam jakiś migdałowy, jakiś pistacjowy, jakieś jeszcze dwa inne. Hejka kochani, jest kolejny dzień, jesteśmy w Belgradzie i pierwsze kłopoty nastały, takie poważniejsze. Auto nie odpala. Już ustaliłem, że to jest problem z akumulatorem. Teraz trzeba ogarnąć kogoś, kto nam pomoże go odpalić z kabli. Co nie jest takie łatwe, bo tu mało kto gada po angielsku. Zobaczymy, może się uda. Dobra kochani, misja powiodła się bardzo dobrze. Martyna uratowała sprawę. Ja już dogaduję się w każdym języku, jaki się da. Serbski to jest taki. Martyna dogadała się z jakimiś Serbami i oni uznali, że będziemy pchać auto, żeby odpaliło i się udało. A ty mówisz, a nie, to nie zadziała. Tymczasem właśnie pięknie zadziała. I ja w szoku. Teraz chwilę stoimy, żeby podładować akumulator i jedziemy dalej. Pokaż to, restaurację tam. Czy to... O, to było tam to coś. To D-Wine. D-Wine. Najlepsi są. Polecamy. Martyna nam załatwia parking, teraz nas prowadzi do góry. Ja tylko jestem turysta. Martyna wszystko ogarnia. Jak to się nazywa, Martyna, te budowle, gdzie idziemy? Fort. Fort. Forteca, tam idziemy. Forteca. W Belgradzie. Pięknie. Tam idziemy. No i dobra, kochani. Jesteśmy przy... już tutaj tak naprawdę w środku tej fortecy. Idziemy się trochę przejść. Poczytać, co tu jest. Tutaj jest jaszczurka, kochani. Jest najpierw jeszcze dwie jaszczurki tutaj zasuwają. Trudno. Idziemy poczytać coś tutaj. Zaraz będę opowiadać. No, Martyna zaraz poopowiada wam coś. Ja wam pokażę widok, jak Martyna próbuje czytać po serbsku. Pada. To się wydaje. Też mi się wydaje, że tam nad miastem może to być deszcz. Ogólnie powiedzielibyśmy wam, co tutaj pisze, ale nic nie rozumiemy. Nie bardzo. To mają w cyrylicy chyba. Tak, niektóre zdjęcia są z lat 30. Kochani, nie jestem zwolennikiem chodzenia po schodach. Wiem, po kim to mam, ale wam nie powiem. To jest tajemnica. Tutaj zrobili w środku tej budowli korty tenisowe. Kto by się tego spodziewał? Chyba nikt. Słyszę dinozaura. To jest taki jakiś... jakaś brama. Wybudowana 1750-1760. Najnormalniejsze czołgi. Patrzcie, co tu się wyprawia. Militarne muzeum tu jest. Jeszcze wam pokażę z drugiej strony. Tam mają nawet militarną łódź w oddali. Przybliżę wam ją.
To jest militarna łódź. Pani Martyna za pierwszym razem znalazła restaurację. Ona ma jakiś dzisiaj dzień konia. Ja mam dzisiaj pożyczyłam farta, bo ogarnęłam nam jak uruchomić. Po drugie, znalazłam restaurację. Dowiozłam cię do Gazpromu, gdzie były kable. No ja dzisiaj jestem po prostu... Niesamowita. Wybrałeś stolik? Tak. Ten tutaj, tak? Tak. Z dobrym widokiem. Widok jest dobry, myślisz? Tak, ja siadam tutaj, bo wieje tam wiatr. Belgrad jest stolicą i największym miastem Serbii. Jest stolicą od 1878 roku. I żyje tam ponad milion osób, a powierzchnia to około 360 km2. Uznała, że weźmiemy sobie słonecznik. Patrzcie, gdzie my stoimy. Normalnie na środku pola. A Martyna próbuje urwać słonecznik. Bier go! Martyna, auto jedzie! Nielegalne, co? Patrzcie, kochani. Siema. Siadaj, wsiadaj. Dwa pająki. Udało się? Udało się. Dobra robota, jedziemy dalej. Jedziemy. W stronę granicy. W tym mieście, to ja tutaj przejęłam kontrolę nad kamerą. Tutaj można wejść na to, do góry, ale tutaj się chyba płaci, więc nie będziemy tego robić. Takie oto centrum. O, tutaj takie coś fajnego. Tam jest też taka ulica, co prawdopodobnie wcześniej widzieliście, że są tam te kolorowe parasole. Jezu, gołębie! Matko, o Jezu, zaraz dostanę od gołębia. Matko, zaraz dostanę gołębiem. Rozładował mi się telefon i jednak użyliśmy kamerki, w sensie się aparatu, by jednak nagrywać. Więc teraz o wiele lepsze będą nagrania. Yeah.
Timișoara jest bardzo ciekawym miastem w zachodniej Rumunii. Można tam zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy, m.in. drogę, nad którą są kolorowe parasole. Po zwiedzaniu miasta udaliśmy się do naszego apartamentu, gdzie trochę odpoczęliśmy. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie także ostatnim i pojawi się za tydzień. Będzie tam małe podsumowanie całego wyjazdu.